Rekordowe ceny uprawnień do emisji CO2. To będzie temat tego wydania magazynu opinii Cire Cafe. Ale zanim zaczniemy nasze spotkanie, serdecznie Państwu dziękuję za dotychczasowe subskrypcje na naszym kanale na YouTubie i przy okazji polecam, bo to najlepszy sposób na dowiadywanie się o nowych rozmowach z branżystami i z uczestnikami rynku. Proszę w tej chwili albo za moment przejść na YouTube'a, odnaleźć kanał Cire.pl i włączyć subskrypcję. Tymczasem dzisiaj przed naszymi kamerami jest Tomasz Bujacz, senior trader z firmy Vertis. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Szanowni Państwo. No i jak wspomniałem, mamy nowe rekordy cen uprawnień do emisji CO2 i od tego zaczniemy naszą rozmowę. Panie Tomku, co się dzieje? Panie redaktorze, bardzo dziękuję w pierwszej kolejności za zaproszenie. Faktycznie na rynku uprawnień do emisji CO2 widzimy bardzo dużą dynamikę. W ostatnich 23-4 notowaniach ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosło 24 euro. Zobaczyliśmy nowe historyczne rekordy. Ceny po raz pierwszy w historii przekroczyły psychologiczny poziom 100 euro, który był najsilniejszym progiem oporu wynikającym z analizy technicznej. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak wysokich cen uprawnień do emisji CO2. Żeby w pełni przedstawić sytuację, mamy tak naprawdę kilka czynników. Jesteśmy oczywiście w gorącym okresie umorzeń. Mamy firmy, które nadal kupują uprawnienia do emisji CO2, by zabezpieczyć sobie emisję roku 2022. Pamiętajmy, że okres ostateczny na dokonanie tego, czy wywiązanie się z tego obowiązku przypada na koniec kwietnia, więc jest duża presja czasu. Mamy 8 tygodni dla firm, czyli firmy mają 8 tygodni, żeby rozliczyć jeszcze emisję za rok 2022, a faktycznie wzrosty i ceny uprawnień do emisji CO2, które na kontrakcie terminowym przekroczyły 100 euro, zobaczyliśmy 101,90, nie zachęcały też uczestników rynku do aktywnych zakupów z tego prostego względu, że po prostu niektórych nie było wprost stać na tak wysokie poziomy cenowe. Budżety też były zupełnie w innych poziomach, więc mamy tych kupujących pod rok 2022. Z drugiej strony mamy oczywiście dalej sytuację i zimę za oknem. Tak, to zapotrzebowanie na energię elektryczną, na ciepło dalej jest. Spready na dark spreadzie, czyli tej elektrowni, które wykorzystują węgiel, korzystają jednak z tego, powiedzmy, brudnego paliwa w oczach Brukseli i po prostu spreadowo dużo lepiej opłacało się wykorzystywać węgiel. Pod węgiel oczywiście należy kupić więcej uprawnień do emisji CO2. Duże elektrownie nie czekają z zakupami. Pod sprzedaż energii elektrycznej od razu robi się hedża na uprawnienia do emisji CO2, żeby utrzymać po prostu te spready, więc ta ciężka energetyka to jak najbardziej jest też czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. Trzecim czynnikiem to są silne rezultaty aukcji. W ostatnim czasie faktycznie zaobserwowaliśmy silne rezultaty aukcji, czyli uprawnienia do emisji CO2, które oferowane są na rynku pierwotnym, również w imieniu Polski co drugi tydzień, faktycznie wykazywały się, rozliczały się z premią w stosunku do rynku wtórnego, ale wartym tak naprawdę też jest duży współczynnik pokrycia, tak, czyli zainteresowanie na określony wolumen było znacząco większe. Ci uczestnicy, którzy nie dokonali zakupu uprawnień do emisji CO2 na aukcji, bezpośrednio przesuwali zakupy na rynek wtórny i też widzieliśmy często po godzinie 11 drastyczne wzrosty na uprawnieniach do emisji CO2 właśnie chwilę po aukcji. Więc to jest czynnik numer 3. No i czynnik numer 4, o czym rozmawiamy od lat. Inwestorzy, spekulanci, którzy aktywni są na rynku ETS, ponownie zwiększyli swoją aktywność. Raporty, które widzieliśmy w ostatnim czasie, pokazały duże pozycje netto, otwarte pozycje netto na kontraktach terminowych. Obecnie jest to w granicach 19,5 miliona długich pozycji, więc ci spekulanci w ostatnich 3-4 tygodniach byli coraz bardziej aktywni. Z tych pozycji krótkich, które jeszcze widzieliśmy, kiedy rynek znajdował się w granicach 80 euro, wyszli, tak? Czy ta różnica tutaj jest teraz w tym momencie na długich pozycjach, więc ten spekulant jak najbardziej jest w mojej ocenie jednym z kluczowych czynników pod poprzednie wzrosty, bo tak jak też zauważyłem wcześniej, bardzo wiele firm z dużym dystansem podchodziło do zakupu uprawnień do emisji CO2 przy historycznych rekordach, a jeśli odniesiemy się do poprzednich historycznych rekordów z zeszłego roku,
kiedy ceny znalazły się na poziomie 99,22, tam widzieliśmy bardzo szybką korektę, więc też uczestnik rynku o tym pamięta, czy uczestnicy rynku o tym pamiętają i liczą na podobną sytuację, która zresztą miała miejsce w ostatnich 2 dniach. Pamiętam, Koto, w tej pana wypowiedzi, w tym komentarzu dwie rzeczy, które mi się nie zgadzają, albo takie kropki, które się nie łączą. My, proszę państwa, rozmawiamy w piątek 3 marca o poranku. Kilka minut temu Bloomberg podał, że w zasadzie już można powiedzieć, że świat sobie z zimą 22 na 23 poradził, bo tej zimy albo nie było, albo była bardzo delikatna. No i to uruchomiło całą falę krytyki systemu ETS, bo wszyscy mówią, że po prostu ktoś znowu się zabawia z rynkiem i że to jest w tej chwili no, dominacja spekulantów. To jaka jest prawda? Ja powiem tak, nie da się w żaden sposób zweryfikować transakcji na giełdzie. Tak? Pamiętajmy o tym, że każda transakcja na giełdzie jest anonimowa. Rzeczą, którą my monitorujemy na bieżąco, to są oczywiście raporty publikowane przez giełdę, które faktycznie pokazują otwarte pozycje netto, ale te informacje są, panie redaktorze i szanowni państwo, z opóźnieniem. Tak? Więc te raporty pokazują trochę przeszłość. Co do zimy i faktycznie temperatur, absolutnie się z tym zgadzam. Tak, to, że mamy zimę i niższe temperatury, to jest oczywiście prawda i to zapotrzebowanie na energię elektryczną i na ciepło jest większe w stosunku do tego, co widzieliśmy jeszcze we wrześniu czy październiku. Najlepszym przykładem też zimy jest początek grudnia, tak, kiedy widzieliśmy zaskoczenie i bardzo duże ilości opadów śniegu w różnych częściach Europy i pod to CO2 tak naprawdę szło jeden do jednego ze spadkiem temperatur i też wówczas wysokimi cenami gazu. To, co pan mówi pod kątem spekulantów, no ja odniosę się może do sytuacji jeszcze z roku 2021, tak, z lutego 2021 roku, kiedy spekulanci wprost, między innymi na wspomnianym przez pana Bloombergu, chwalili się i otwarcie mówili, że system ETS jest doskonałym rynkiem do robienia pieniędzy i w perspektywie najbliższych lat zobaczymy $100 wówczas, bo taki był dokładnie komunikat, za jednostkę, więc swojego tak naprawdę dopięli. Tak? I ta, panie redaktorze, ja wierzę, że fundamentalnie, jeśli weźmiemy nawet pod uwagę funkcjonowanie rezerwy stabilizacji rynku, fakt tego, że przedsiębiorstwa dostają z roku na rok coraz mniej darmowych alokacji, to, że będziemy mieli nowe sektory, w roku 2024 wejdzie sektor morski, w roku 2027 budownictwo oraz transport drogowy. Fundamentalnie bez spekulantów byłbym daleki stwierdzenia, że ceny osiągnęłyby tak wysokie poziomy bez ich aktywności. Tak? Jedyną rzecz, którą spekulant dał dla rynku, to jest płynność. Poza tym problem, który widzimy w wielu sektorach, jest ogromny. Tak? I teraz poradzenie sobie ze 100 euro za jednostkę w perspektywie nawet przyszłości, tak kolejnych lat, będzie nie lada wyzwaniem. A proszę powiedzieć, w którym momencie jest debata i ten bardzo głośny postulat mniej więcej z 20 roku, z 21, dotyczący wyczyszczenia rynku ETS właśnie z instytucji finansowych, z funduszy. Coś w tej sprawie się jeszcze dzieje, czy to już w ogóle zniknęło z agendy? Tak, to jest akurat bardzo dobre pytanie. Często pojawia się podczas spotkań i rozmów telefonicznych z kontrahentami. No, niestety spekulanci nie zostaną wyłączeni z systemu ETS. Tak, mieliśmy spotkania i głosowania dotyczące pakietu Fit for 55, które miały miejsce w grudniu zeszłego roku. Mimo wielu apeli nie tylko polskich polityków, tak, o których słyszeliśmy w mediach przez ostatnie 2-3 lata, do tego oczywiście dołączali się Węgrzy, Hiszpanie, Czesi, Słowacy o to, żeby tak naprawdę zrobić coś ze spekulantami. Podobną wizję miał również parlament, tak? Pamiętajmy o tym, że to parlament również był za tym, żeby spekulacje i spekulantów w pewnym stopniu ograniczać. Niestety dla uczestników rynku i wszystkich, którzy tutaj borykają się z tymi wysokimi cenami uprawnień do emisji CO2, spekulanci nie zostaną wyłączeni. Przynajmniej na chwilę obecną nie ma takiej zmianki i wspomniany Fit for 55 absolutnie nie zakłada żadnych zmian, tak? Więc tutaj trzeba przygotować się na dużą zmienność i uważam, że taka w najbliższym czasie też będzie. Za chwilę rynki i spółki będą zamykały pierwszy kwartał 2023 roku. Będziemy otwierali kolejny okres dla światowej gospodarki. Jakie czynniki w najbliższym czasie będą wpływały na ceny praw do emisji CO2? Jeśli pozwoli pan, panie redaktorze, odpowiem na to pytanie tak w dwóch częściach, tak? Popatrzmy pod kątem najbliższych 8 tygodni,
dla oglądających, którzy dalej potrzebują kupić uprawnienia do emisji CO2 i tego czasu faktycznie mają niewiele i zastanawiają się, co teraz zrobić i na co faktycznie warto zwrócić uwagę, więc zacznijmy od tego. No, w pierwszej kolejności faktycznie ten kupujący pod 2022 rok. Tak? To jest rzecz kluczowa. Zobaczyliśmy historyczne rekordy, korektę w ostatnich dwóch notowaniach, spadek o przeszło 7 euro z poziomu 100 euro za 1 EUA na kontrakcie terminowym grudzień 23. Zobaczyliśmy teraz sytuację dzisiaj rano cen w granicach 93 euro, więc to jest oczywiście dobra informacja. Wierzę, że w wielu przypadkach te budżety dalej są niższe. Tak? I tutaj odnieśmy się do drugiej kategorii firm, które kupują uprawnienia do emisji CO2, dla tych, którzy już planują kupić EUA pod rok 23, a nawet 24. Tak? Gdzie też te budżety są często benchmarkowane do zamknięcia roku poprzedniego i znajdują się w granicach 80, 80 kilku euro, więc ci uczestnicy rynku tak naprawdę też tutaj wyczekują. Tak? Więc w przypadku jakiejś głębszej korekty i utrzymania się tej korekty widocznej z połowy tego tygodnia do chwili obecnej, im niżej będziemy też to zainteresowanie tak naprawdę może tutaj rosnąć przez kupujący pod 2022, ale tych, którzy także też potrzebują kupić emisję i mają już wskazane budżety pod bieżący i przyszły rok. To jest pierwsza sprawa. Dwa, dystrybucja darmowych alokacji. To jest szalenie istotne dla firm, które borykają się, zresztą co pan słusznie zauważył, borykają się z problemami finansowymi, są przerażeni i obserwują rynek z niecierpliwością i wyczekują pewnej korekty. Dystrybucja darmowych alokacji nastąpiła już w Czechach, to miało miejsce wczoraj. Dystrybucja darmowych alokacji nastąpiła w Austrii. Bardzo wiele przedsiębiorstw na rynku rumuńskim, w Rumunii otrzymało darmowe alokacje w tym tygodniu. Wszystkich oglądających oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do jak najszybszego złożenia raportów ALC i raportów zweryfikowanej emisji, po to, by KOBiZE mogło jak najszybciej procesować te dane i przekazywać je dalej do Komisji Europejskiej, by firmy, które chcą zapożyczyć sobie jednostki na rok 2023, bo taka jest dystrybucja, były w stanie jeszcze ewentualnie skorzystać z tych jednostek pod kątem finansowania roku przeszłego. Tak więc tutaj wszystkich menadżerów wyglądających jak najbardziej zachęcam do szybkiego wywiązania się z tego obowiązku, jeśli faktycznie taki zabieg miałby mieć miejsce. Tak więc ta dystrybucja darmowych alokacji, panie redaktorze, też ma bardzo duże znaczenie pod kątem też drugiej strony, ponieważ jest wiele firm, które sprzedawały uprawnienia do emisji CO2 przy tych historycznie wysokich cenach i w momencie, kiedy ta dystrybucja darmowych alokacji następuje, bardzo wiele firm, które są w takiej trochę bardziej uprzywilejowanej sytuacji, nazwijmy to w ten sposób, mają wprost więcej darmowych alokacji niż emitują i taką sytuację jeszcze będą mieli w najbliższym czasie, decydują się na sprzedaż uprawnień do emisji CO2 przy tak wysokich poziomach. Tak? Więc ta dystrybucja darmowych alokacji z jednej strony może wpłynąć trochę na zmniejszenie popytu, tak? Bo ten, kto będzie zapożyczał, nie będzie robił zakupów. Dwa, dystrybucja darmowych alokacji potencjalnie może przyczynić się do sprzedaży tych jednostek przez firmy, które takie plany mają. Tak? Więc to jest rzecz szalenie istotna. Co dalej? No oczywiście spekulant. Tak? Zobaczymy, jak te pozycje netto będą zmieniały się na przestrzeni kolejnych tygodni. Pamiętajmy jeszcze tylko jednej bardzo ważnej rzeczy. Historycznie kwiecień w ostatnich 5 latach był wzrostowy do marca. Ja mam wrażenie, że spekulant doskonale wie, że ostateczny termin rozliczenia emisji dla instalacji przypada do końca kwietnia. Więc z pewnym dystansem podchodziłbym do zostawienia zakupów na podemisję roku 2022 na ostatnią chwilę, bo może być po prostu duża zmienność i niewykluczone, że zobaczymy też z powrotem jakiś impuls i po prostu wyższe ceny. Tak? Więc dynamika jak najbardziej na rynku będzie. No i oczywiście paliwa. Tak? Mamy ekstremalnie niskie poziomy cen gazu. Tak, wróciliśmy do poziomów sprzed 2 lat. TTF został na przyszły miesiąc jeszcze rano, bo wyceniany w granicach 45-46 euro za megawattogodzinę, więc jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż tą, którą obserwowaliśmy jeszcze w połowie roku poprzedniego, kiedy ceny gazu były na ekstremalnie wysokich poziomach, 200-250 euro za megawattogodzinę. Ceny węgla również były bardzo wysokie, zresztą to najłatwiej jest zapytać polskie ciepłownictwo, które doskonale o tym wie i może potwierdzić. I ta sytuacja tak naprawdę ulega zmianie, plus wspomniana przez pana redaktora pogoda, jakie faktycznie będą tutaj temperatury i jak ciężka energetyka pod to będzie kupowała CO2, no i oczywiście produkcja z OZE.
Tak, bo o tej produkcji z OZE zresztą też na portalu CIRE.pl można przeczytać wiele. Oczywiście zachęcam. Ta produkcja z OZE jest naprawdę duża w ostatnim czasie, czy z fotowoltaiki, wiatru, nie tylko w Polsce, ale w różnych częściach Europy. I to jest taki trochę counterbalance na kupujących, tak? Na tą ciężką energetykę, która wówczas nie musi produkować energii elektrycznej z paliw kopalnych i po prostu ta produkcja energii elektrycznej jest z odnawialnych źródeł. Tak więc to jest taka dodatkowa rzecz, którą myślę warto będzie tutaj poobserwować. No i w takiej perspektywie teraz jeszcze pozwolę sobie trochę dłuższego terminu, tak, bo tutaj skupiliśmy się na tym temacie teraz do końca kwietnia. Dalej, panie redaktorze, czekamy na pakiet Repower EU. Tak? Dla przypomnienia, dla wszystkich oglądających, politycy z Brukseli chcą uzyskać 20 miliardów euro przy użyciu systemu ETS na walki z wysokimi cenami energii elektrycznej, które zresztą oglądaliśmy w poprzednim roku. Pozostają tak naprawdę dwa pytania, tak, do pakietu Repower EU. Jaka będzie cena uprawnień do emisji CO2 w momencie aktualizacji kalendarza, bo cena tak naprawdę wpłynie na ilość uprawnień, która będzie oferowana w drodze aukcji. To jest numer jeden. Dwa, kiedy te dodatkowe wolumeny będą oferowane. Tych dwóch rzeczy na dzień dzisiejszy nie wiemy, ale dodatkowy wolumen tak naprawdę przyczyni się do zwiększenia podaży. Ta jednak będzie oczywiście zweryfikowana w maju, więc tutaj czekamy na Repower EU, przechodzimy już do maja. W maju każdego roku mamy informację na temat ilości uprawnień do emisji CO2 w tak zwanym obiegu. To jest ważne pod kątem funkcjonowania rezerwy stabilizacji rynku. Tak? Im więcej certyfikatów, tym szybciej jednostki przesuwane są do rezerwy, więc zobaczymy raporty z połowy maja, jaka będzie sytuacja i jak potencjalne zwiększenie wolumenu przez Repower EU mogłoby wpłynąć na jeszcze szybsze przesuwanie jednostek do rezerwy. Tak więc krótkoterminowo Repower EU dołoży nam certyfikatów do rynku, ale w perspektywie najbliższych lat te wolumeny aukcyjne po prostu będą coraz mniejsze. Tak? Zresztą to już widzimy, nawet w przypadku Polski, kiedy jeszcze lata temu Polska oferowała 4-5 milionów ton uprawnień do emisji co roku, a teraz mamy taką sytuację, że to jest 2,5 miliona co drugi tydzień, tak? Więc to funkcjonowanie rezerwy stabilizacji rynku widzimy. Kolejno lato, tak? Bo tutaj temperatury nie tylko są ważne pod kątem zimy, ale również lata. Lato pod kątem też temperatur, które w poprzednich 3-4 latach były też historycznie wysokie. Jak to wpłynie na zbiorniki wodne, na chłodzenie elektrowni, czy nie będzie problemu z EDF-em? EDF oczywiście też warto podkreślić, że stał się, nie jest już takim eksporterem energii elektrycznej, jak miało to miejsce lata temu. Tak? Francja już nie jest sprzedającym energii elektrycznej, a wręcz ją kupuje w wielu przypadkach i to też widzimy taką sezonowość, więc to jest rzecz kolejna. Kolejno sierpień, tak? Co sierpień mamy ograniczony wolumen aukcyjny o 50% z uwagi na domniemanie Komisji Europejskiej na temat mniejszych potrzeb hedgingowych energetyki, która prowadzi prace remontowe na dużych blokach przed zimą. No i oczywiście paliwa plus spekulant, tak? Więc to są rzeczy jak najbardziej tutaj istotne, na które będziemy zwracali uwagę. No i co dalej oczywiście z konfliktem na Ukrainie, tak? Miejmy nadzieję, że ten konflikt zostanie zażegnany jak najszybciej i absolutnie to się nie rozleje na jakieś dodatkowe obszary, no bo to wtedy może być po prostu czarnym łabędziem dla rynków finansowych. To jest rzecz, którą bardzo ciężko tutaj jest przewidzieć, tak? Więc polityka i to generalnie, co też dzieje się na rynkach finansowych, absolutnie będzie miało znaczenie i wspomniany spekulant jak najbardziej. Proszę Państwa, na Państwa ekranach i w słuchawkach Tomasz Bujacz, senior trader z Vertisa. Panie Tomku, proszę spojrzeć, na Pana biurku jest guzik z napisem reforma systemu ETS i Pan na chwilę ma możliwość włączenia tego guzika i zrobienia tak, żeby było dobrze, to co Pan by zrobił? Oj, Panie redaktorze, zaskoczył mnie Pan teraz tym pytaniem, nie ukrywam. O, w pierwszej kolejności... Powiedział Pan, że spekulanci muszą zostać. No to na czym miałaby polegać ta reforma, skoro ten najważniejszy element według Pana słów zostaje? To znaczy, nie tyle w moich słów, co taka jest rzeczywistość, tak? Ten spekulant faktycznie tutaj zostaje, czy ja bym go wyłączył? Na pewno zrobiłbym jakieś limity, tak? Takie propozycje też zresztą były i przedstawiane były przez polskich polityków. Panie dyrektorze, ja w pierwszej kolejności na pewno zrobiłbym dobrą kawę i na spokojnie nad tym wszystkim usiadł, bo to jest bardzo skomplikowany temat, tak? Ja może odniosę się do prognoz, które jeszcze miały miejsce na koniec roku 2020, tak? Kiedy analitycy z różnych części Europy szacowali uprawnienia do emisji CO2 na poziomie 35-40 euro
do połowy bieżącego okresu, tak, czyli 2021-2030, czyli okresu czwartego, a 35 euro zobaczyliśmy właśnie w lutym 2021 roku, kiedy spekulant powiedział, wyciągniemy rynek do 100 dolarów czy do 100 euro. Więc jak najbardziej byłoby to dużo pracy, żeby przeanalizować wszystko. To, co widzimy w chwili obecnej, to jest bardzo mocny taki kierunek redukcja emisji i zmiana paliw. No i takie bardzo duże postawienie na OZE, tak? Ja z pewnością jestem oczywiście zwolennikiem rozwoju atomu, tak? I to widzimy zresztą w polskich grupach energetycznych, największych producentów energii elektrycznej w Polsce, nas może niekoniecznie tutaj będę teraz wymieniał, ale to są rzeczy, na którą eksperci stawiają na przyszłość, tak? Więc tutaj rozwój atomu jak najbardziej pod kątem bezpieczeństwa energetycznego kraju, tak? Bo też pamiętajmy o drugim aspekcie, pozwoleniach na korzystanie z dużych bloków węglowych, które za kilkanaście lat po prostu nie będą już obowiązywały i tutaj to bezpieczeństwo energetyczne, skupmy się na naszym kraju, może być zagrożone, tak? Więc tutaj jak największa dynamika i rozwój OZE to jest jedno. Wsparcie też dla firm, tak? Bo ja powiem tak, inaczej menadżerowie firm, którzy posiadają instalacje w ETS-ie, podchodziliby do tego, jeśli co roku menadżer znałby konkretną wartość uprawnień do emisji CO2 albo o ile cena mogłaby wzrosnąć, tak? I nie byłby zaskoczony i pod to można byłoby robić inwestycje i budżetować sobie pewne rzeczy. No, jeśli w ciągu 20 kilku dni mamy wzrost o 20 euro z plusem, no to jest to duży orzech do zgryzienia, tak, dla menadżerów firm, więc zamieniając się miejscami z prezesami, dyrektorami wielu firm, myślę, że takie rozwiązanie, jakieś ograniczenia cen, czy konkretny współczynnik, o ile cena może wzrosnąć w konkretnym roku, byłoby dobre. Wątpię, żeby to się stało, tak? Bo pamiętajmy, że podejście polityków z Brukseli było takie, że rynki są wolne, spekulant zostaje, nie widzimy. To sprawdzanie pod kątem aktywności spekulantów, pamiętajmy, że miało miejsce już wiele razy, tak? Do tego była zaangażowana ESMA i koniec końców tak naprawdę to pozostaje, więc tak kompleksowo odpowiadając na pana pytanie, dobra kawa, mocne przemyślenie i jak do tego podejść, bo to jest naprawdę, to są gigantyczne pieniądze, to są gigantyczne wyzwania dla nie tylko polskich menadżerów, ale generalnie całej Europy i tak wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 wymagają dobrej strategii. W tym jako Vertis oczywiście możemy pomóc, tak, czy pod kątem analiz, prognoz i generalnie tradingu, to oczywiście się polecamy, ale dużo, dużo informacji jest tak naprawdę potrzebnych, tak? I im więcej tych informacji osoby decyzyjne posiadają, tym łatwiej jest tak naprawdę u siebie też pewne rzeczy budżetować, przemyśleć, bo dynamika jest i ona będzie. I tu dzisiaj, na 3 marca, jestem przekonany, że w perspektywie i krótkoterminowej, czyli do końca kwietnia i do końca roku, zobaczymy dużą dynamikę, tak? I absolutnie nie możemy wykluczać powrotu do tych historycznych poziomów, bo do tego tak naprawdę z jednej strony są fundamenty, a z drugiej strony mamy tego spekulanta. Wrócę do pana gdzieś na wysokości maja, czerwca i zrobimy sobie aktualizację informacji o Absolutnie. tegorocznej sytuacji w systemie ETS. Tomasz Bujacz, senior trader, Vertis w Cire Cafe. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję, szanowni państwo, dziękuję.